Materiał przygotowany dla portalu histmag.org Subskrybuj, by nie przegapić kolejnych odcinków Daj łapkę w górę i skomentuj, by więcej osób mogło usłyszeć historię, które opowiadamy Przepowiednia Stęgo Boży Wizja Wielkiej Polski czy mistyfikacja? Przepowiednia Stęgo Boży od lat rozbudza wyobraźnię fanów ezoteryki Czy nadal jest aktualna? A Polskę czeka potęga na miarę Wielkiego Księstwa Litewskiego? W nocy z 23 na 24 września 1893 roku w małopolskim majątku w Tęgoborzy, przynależącym do hrabiego Władysława Wielogłowskiego, doszło do niecodziennego wydarzenia. W tym czasie miał miejsce seans spirystyczny, podczas którego nieznane z nazwiska medium wyrecytowało przepowiednię. Intrygującą i rozbudzającą wyobraźnię tysięcy miłośników sekadek. Przepowiednia z nawiedzonego pałacu Hrabia Wielogłowski słynął ze swojego zainteresowania spirytyzmem. Dlatego drobiazgowo notował przebieg każdego seansu spirytystycznego, którym brał udział. Jego niecodzienne upodobania prawdopodobnie były związane z rodzinną tradycją. Jego dziadek, Walery Wielogłowski... Uczestnik powstania listopadowego, aktywny działacz na emigracji w Paryżu oraz kupiec i senator w Rzeczypospolitej Krakowskiej, także fascynował się spirytyzmem. Seanse odbywały się w pałacu tak często, że zaczęły wokół tego miejsca krążyć legendy. Wierzono, że posiadłość w tęgo Boży nawiedzają duchy, a niepokojącą energię podobno dało się wyczuć wraz z przekroczeniem bramy. W podziemiach hrabia wybudował ośmiokątną salę której przeprowadzano spirytystyczne praktyki, w tym seans z nieznanym medium. Tej wrześniowej nocy, 1893 roku, ośmiu uczestników przyodzianych w czarne szaty zstąpiło do podziemi i w tajemnej, podziemnej sali zajęło miejsce przy okrągłym stole. W blasku świec złączyli dłonie i zaczęli seans. Notatki Wielogłowskiego rozpoczynają się od słów medium. Trudno ludzkie ustalić losy, gdy zmienność warunków odmienia dziś to, co wczoraj trwałym było, a jutro istnieć przestanie. Oto powiadam wam. Wówczas ustami medium miał przemówić sam Adam Mickiewicz, który w osiemnastu czterowierszach przytacza sławną przepowiednią. Brzmiała ona następująco. W dwa lata dziesiątki nastaną te pory, gdy z nieba ogień wytryśnie. Spełnią się wtedy pieśni werny chory. Świat cały krwią się zachłyśnie. Polska powstanie ze świata pożogi, dwa orły padną rozbite. Lecz długo jeszcze jej los jest złowrogi, marzenia ciągle niezbyte. Gdy lat trzydzieści we łzach i rozterce trwać będą cierpienia ludu, na koniec przyjdzie jedno wielkie serce i samo dokona cudu. Gdy czarny orzeł znak krzyża splugawi, Skrzydła rozłoży złowieszcze, Dwa padną kraje, których nikt nie zbawi, Siła przed prawem jest jeszcze. Lecz czarny orzeł wejdzie na rozstaje, Gdy oczy na wschód obróci, Krzyżackie szerząc swoje obyczaje, ze złamanym skrzydłem powróci. Krzyż splugawiony razem z młotem padnie, z Zaborcom nic nie zostanie. Mazurska ziemia Polsce znów przypadnie, a w Gdańsku port nasz powstanie. W ciężkich zmaganiach z butą Teutona, świat morzem krwił się zrumieni. Gdy północ wschodem będzie zagrożona, w poczwórną jednością zmieni. Lew na zachodzie nikczemnie zdradzony przez swego wyzwoleńca, złącząc kogutem dla lewka obrony. Na tron wprowadzi młodzieńca Złamana siła mącicieli świata Tym razem będzie na wieki Rękę wyciągnie brat do swego brata Wróg w kraj odejdzie daleki U wschodu słońca młot będzie złamany Pożarem step jest objęty Gdy orzeł z młotem zajmą cudze łany, Nad rzeką w pień jest wycięty Bitna Białoruś, bujne Zaporoże pod polskie dążą sztandary. Sięga nasz orzeł aż po Czarne Morze, wracając na szlak swój prastary. Witebsk, Odessa, Kijów i Czerkasy to Europy bastiony, a barbarzyńca aż po wieczne czasy do Azji ujdzie strworzony. Warszawa środkiem ustali się świata, lecz Polski trzy są stolice. Dalekie błota porzuci Azjata, a smok odnowi sfelice. Niedźwiedź upadnie po drugiej wyprawie, Dunaj w przepychu znów tonie, a kiedy pokój nastąpi w Warszawie, trzech królów na w nim konie. Trzy rzeki świata dadzą trzy korony pomazańcowi z Krakowa. Cztery na krańcach sojusznicze strony przysięgi złożą mu słowa. Węgier z Polakiem, gdy połączą dłonie, Trzy kraje razem z Rumunią. Przy majestatu polskiego tronie, Wieczną połączą się Unią. A Krymski Tatar, gdy dojdzie do rzeki, Choć wiary swojej nie zmieni, Polski potężnej uprosi opieki i stanie się wierny tej ziemi. Powstanie Polska od morza do morza. Czekajcie na to pół wieku! Chronić nas będzie zawsze łaska Boża, więc cierp i módl się człowieku. Powrót przepowiedni w przeddzień II wojny światowej. Przepowiednia z tego Boży uznaje się za jedno z najsłynniejszych proroctw dotyczących przyszłych losów Polski i świata. Jej sława rozbrzmiała w czasie okupacji. Tworzono jej ręczne odpisy i przekazywano dalej. Mimo swej fantastycznej formy i niejasnych okoliczności powstania, dla wielu jej treść była źródłem autentycznej nadziei. Tekst proroctwa ku pokrzepieniu serc krążył wśród Polaków aż do upadku komunizmu i regularnie powraca w dobie większych kryzysów. Przepowiednia Stęgo Boży stała się jednak sensacją dopiero w przeddzień wybuchu II wojny światowej. 27 marca 1939 roku, na łamach największej polskiej gazety Międzywojnia, czyli ilustrowanego kuriera codziennego, pojawiła się treść znamiennego proroctwa. Wstęp do artykułu brzmiał następująco: W chwilach ważnych napięć, w momentach. Kiedy się ważą losy historii, kiedy zawodzi proste, ludzkie rozumowanie, zwykliśmy się uciekać do różnych przepowiedni i proroctw. Sięgając do nich, staramy się znaleźć niejako uzasadnienie tego, co się dzieje, a zarazem usiłujemy wybiegać myślą naprzód. Autor publikacji, równie tajemniczy co samo Medium z Boży. Podjął się wytłumaczenia luki czasowej w tekście przepowiedni. Z treści wynika, że proroctwo ujrzało światło dzienne dzięki bratankowi, hrabiego Wielgłowskiego, który porządkując papiery stryja natknął się na wierszowaną przepowiednię. W obliczu sytuacji politycznej, w której wówczas znajdowała się Europa, wizja brzmiała niezwykle sensacyjnie. Mogła więc sprawdzić się jako atrakcyjny. I aktualny tekst. Brakuje twardych dowodów, które świadczyłyby o tym, że przepowiednia Stęgo Boży mogła pojawić się drukiem przed rokiem 1939. Czesław Miłosz wskazywał, że protokół seansu Stęgo Boży przechowywano w lwowskim zakładzie imienia Osolińskich, a jego treść miała zostać opublikowana w Lwowskiej Gazecie Narodowej w 1912 roku. Jan Ponucen-Olizarowski przeprowadził własne śledztwo w sprawie niezwykłego prognostyka. Przeczyło ono doniesieniom miłosza. Poszukiwania dały bowiem wynik negatywny. Kwestia autorstwa. Obecność Ducha Mickiewicza w przepowiedni Stęgo Boży sprowadza się jedynie do roli symbolu. W końcu pokrzepiająca zapowiedź nadciągającej chwały i potęgi Polski mogła paść jedynie z ust największego wieszcza narodu. Prawdziwe autorstwo proroctwa przypisuje się jednak sławnej w dwudziestoleciu międzywojennym jasnowidce Agnieszce Pilchowej. Jej słowa zostały najprawdopodobniej spisane przez jej przyjaciółkę i miłośniczkę spirytyzmu, pisarkę Marię Szpyrkównę. W 1993 roku ten pogląd utrwalił profesor Stanisław Hadyna w biograficznej książce poświęconej Agnieszce Pilchowej przez okna czasu jasno widząca zwisły. Tym większe było nasze zaskoczenie, gdy IKC zamieścił w jednym z ostatnich przedwojennych numerów przepowiednie Stęgo Boży, która była niczym innym jak wierszową wersją rewelacji Agnieszki P jasno widzącej zwizły a przesłaną przez Marię Szpyrkównę, redaktorowi Ludwikowi Szczepańskiemu W komentarzu nie podano jednak ani źródła ani autorstwa stylizacji natomiast była enigmatyczna wiadomość jakoby wierszowane strofy proroctwa podane zostały przez jakieś bliżej nieznane medium na seansie spirytystycznym u hrabiego Władysława Wielogłowskiego Przesłanek o literackim zaangażowaniu szperkówny w treść przepowiedni Stęgo Boży było więcej. W 1939 roku wydała również książkę Trzy proroctwa o losach Polski, Zachodu i Narodu Żydowskiego, w której zamieściła utwór literacki nazywany Przepowiednią Stęgo Boża. Ponadto wierszowana wizja, opublikowana w ilustrowanym kurierze codziennym, była napisana współczesną dwudziestowieczną polszczyzną, pozbawioną archaizmów zarówno w słownictwie, jak i w składni. Być może tekst przepowiedni rzeczywiście został odnaleziony wśród dokumentów Władysława Wielogłowskiego, ale jego forma najprawdopodobniej została przekształcona za sprawą pióra Marii Szperkowny. Przepowiednia Stęgo Boży. Nieomylna? Zakładając, że seans spirytystyczny w Tęgo rzeczywiście miał miejsce w równonoc jesienną 1893 roku. Słowa przepowiedni należy uznać za niezwykle precyzyjne. Tajemnicze medium dokładnie określiło daty wybuchu Wielkiej Wojny oraz powstania niepodległej Polski. Przewidziało również upadek Rosji i Austrii. Dwa orły padną rozbite, a także niebezpieczny wzrost potęgi Niemiec. Oraz narodowego socjalizmu, sygnującego się znakiem swastyki, gdy czarny orzeł, znak Krzyża z plugami. Przepowiednie również trafnie określono Anschluss Austrii, a także upadek Czechosłowacji. W przypadku, gdyby jednak pierwotna data i miejsce proroctwa okazały się być mistyfikacją, a za prawdziwe autorki dzieła uzna się Agnieszkę Pilchową oraz Marię Szpyrkównę to i tak trafność wielu zdarzeń napawa zdumieniem. W proroctwie został przewidziany niemiecki pochód w kierunku wschodu, gdy czarny orzeł na wschód obróci oraz klęska armii Hitlera na terenie Rosji ze złamanym skrzydłem powróci. Wizja zapowiadała rychły upadek III Rzeszy i jak się później okazało, powolną agonię ZSRR. Krzyż splugawiony wraz z młotem padnie. Z kolei fragment o pomazańcu z Krakowa prawdopodobnie miał dotyczyć wyboru Karola Wojtyły na namiestnika stolicy apostolskiej. Nieodgadniony wydaje się być fragment dotyczący świetlanej przyszłości naszej ojczyzny. Powstanie Polska od morza do morza, czekając na to pół wieku. Licząc czas od 1893 roku, Polska miałaby osiągnąć potęgę w roku 1943, czyli w środku krwawego konfliktu. Niektórzy badacze przepowiedni z tego Boży zwracają uwagę, że owe pół wieku powinno być liczone od daty wyboru Polaka na papieża, czyli od 1978 roku. Wskazywałoby to na 2028 rok. Czy więc Polskę może jeszcze czekać pomyślność i chwała? Trudno odpowiedzieć na to pytanie, gdyż podobnie jak w proroctwach Nostradamusa, tak i w przepowiedni Stęgo Boży dominuje zasada pozornej precyzyjności. Wizje mogą dotyczyć zarówno przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Zależą jedynie od pola interpretacji. Z drugiej strony mogła to być kolejna zwrotka Ku pokrzepieniu serc, która w ciężkich czasach miała podnosić rodaków na duchu. Dla portalu histmag.org czytał Wojciech Olej. Jeśli materiał Ci się spodobał, subskrybuj nasz kanał, daj lajka, zostaw komentarz, podziel się linkiem ze znajomymi. Dzięki temu pomożesz nam dotrzeć rzetelną wiedzą historyczną do innych. Histmak jest medium niezależnym. I potrzebuję Twojego wsparcia finansowego, by tworzyć więcej ciekawych treści. Pomóż nam w tym. Link znajdziesz w opisie. Dziękujemy wszystkim wspierającym.